Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę dziś znowu stać przed Wami, aby dzielić się z Wami słowem. Moi drodzy, chcę dzisiaj wrócić do przerwanego jakimś czas temu tematu skazania na górze. Pamiętamy, że to głównie wtorkowe tematy, główne wtorkowe usługi, ale czasami w niedzielę również wracaliśmy do tych myśli. Pamiętacie, że po omówieniu błogosławieństw później troszkę Jezus zaczął zajmować się sercem słuchaczy. Kiedy była mowa o nieprzebaczeniu, o naszym języku, to tak naprawdę Jezus chciał się rozprawić z tym, co jest w sercu. To, co już można usłyszeć, czy to, co można zobaczyć, to już jest tylko owoc tego, co jest w sercu. Kiedy Jezus mówił o cudzołóstwie, pamiętacie, rozprawiał się ze sercem, ze stanem serca. Bo Jezus, jak pamiętacie, zrównywał, dokładnie zrównywał sam akt fizyczny z tym, co dzieje się w sercu. To dla Boga taka sama obrzydliwość. Dla nas może wydawać się to zupełnie inaczej. Widzimy inne konsekwencje, ale dla Boga serce tutaj jest najważniejsze, motywacje. Moi drodzy, Jezus rozprawiał się i rozprawia z taką powierzchownością tego, co głosili faryzeusze. Oto oni zajmowali się wyłącznie tym, co na zewnątrz, pomijając stan serca. Jezus chciał przywrócić właściwy sens Bożemu Słowu. I moi drodzy, i dzisiaj chcę kontynuować. Jeżeli znacie, pamiętacie, jak jest zbudowane kazanie na górze, wystarczy tylko Biblię otworzyć na 5 rozdziale, to widzicie, że za tematem cudzołóstwa jest bardzo trudny i ciekawy temat. Więc zobaczmy na werset 31 i 32, 5 rozdziału Mateusza. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I od razu bliźniaczo podobne wersety z 19 rozdziału. Mateusz 19 rozdział, od wersetu 3 do 10, ciuteńkę dłuższy fragment. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemu jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im Mojżesz pozwolił wam odprawić żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Opowiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Moi drodzy, może zdziwieni jesteście, że taki temat na niedzielną usługę. Z dwóch powodów, moi drodzy. Pierwszy to ten, że jest po prostu ważny. Zaraz przekonamy się, jak Jezus mocno właśnie dotyka kwestii serca. A po drugie, myślę, że ja osobiście chyba niedzielnego kazania na ten temat nie słuchałem. Więc myślę, że warto. Myślę, że będę w miarę mógł mówić odważnie na ten temat. Kochani, nie będę dzisiaj, może ktoś oczekuje jakichś szczegółów, nie będę zagłębiał się w szczegóły, bo to nawet nie jest tematem tego, co Jezus chciał przekazać. Ale chcę zająć się przede wszystkim sercem człowieka. Zobaczcie, kiedy Jezus został zapytany wprost. Wprost go zapytano o kwestię rozwodu. Zobaczcie, on nie odpowiada wprost. On zaczyna mówić o czymś innym. On zaczyna mówić o sercu. Kochani, dzisiejsze przesłanie chciałbym zatytułować po prostu, najprościej jak się da, Małżeństwa i rozwody, część pierwsza.
temu pierwsza, bo we wtorek będzie część druga, będzie kontynuacja. Zobaczmy, co Jezus tak naprawdę odpowiedział. Jezus został zapytany przez faryzeuszy o kwestię rozwodu. I zobaczmy, jakie było sedno jego odpowiedzi. Ja wiem, że troszkę się zegar nam tam przestawił, więc kochani, będę się w miarę streszczał. Więc was proszę o uwagę. Jeśli gdzieś próbujecie odpływać, to teraz skoncentrujcie się, bo temat jest niełatwy. Jeśli go źle zrozumiecie, no to wasza strata. A chciałbym, żeby on naprawdę miał wpływ na nasze życie, na nasze serce. Więc posłuchajcie, co Jezus tak naprawdę odpowiedział. To jest werset 5 i 6, który jest kluczem odpowiedzi. Jezus na pytanie, co sądzi o rozwodach, mówi tak. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Moi drodzy, co Jezus tu powiedział? Jezus tutaj ogłasza absolutorium Bożego serca. Jezus tutaj ogłasza jakby absolutorium Jego woli. Myślę, że zrozumiałeś słowo absolutorium. Absolutorium to jest po prostu ogłoszenie aktu prawnego przez organ do tego uprawniony. Czyli na przykład w naszym przypadku przez parlament. Myślę, że najbardziej uprawnionym organem dla ustanawiania prawa w Biblii jest sam Bóg. I on ogłasza absolutorium swojej woli, które brzmi tak, jak przeczytaliśmy. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Zero możliwości kombinowania. Cała uwaga jest poświęcona na to, że jest trwałość małżeństwa. Brak przyzwolenia na jakikolwiek rozwód. Ale zaraz. A prawo? A prawo Mojżesza? Od razu faryzeusze to wychwytują. I pytają go, no dobrze, ale Mojżesz pozwolił. A Mojżesz przecież nie działał sam. To Bóg dał prawo Mojżeszowi. I widzicie, mamy tutaj pozorną sprzeczność. Pozorną sprzeczność, bo wydaje się, że Bóg raz mówi nie wolno nigdy, pod żadnym pozorem, a innym razem określa warunki, w jakich to może nastąpić. To jest niezwykle ciekawe i w sumie trudne zagadnienie. I dzisiaj w oparciu o te fragmenty chciałbym przyjrzeć się troszeczkę szerzej na Boga jako prawodawcę. Nie tylko skupiając się wyłącznie na kwestii rozwodu, chociaż to jest jakby klucz. Chcę popatrzeć na to, jaki mamy lub powinniśmy mieć stosunek do Bożego Słowa, czy też do grzechu. Słuchajcie, cała odpowiedź, całe zrozumienie tego zagadnienia zawiera się w wierszu 8. Rzeczę im. Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. Od początku tak nie było, tak mówi Bóg. Od początku tak nie było. Co to znaczy? Że nigdy tak nie było. Że nigdy tak nie było i nie będzie. Bóg nie jest człowiekiem, żeby miał zmieniać zdanie. Żeby mógł raz powiedzieć coś, a za drugim razem coś innego. Ale przypadek, że jest to zawarte w księgach mojżeszowych, Jezus wyraźnie określa. Tak, jest prawda. Mojżesz wam pozwolił, ale dla zatwardziałości waszych serc. Moi drodzy, to jest zaskakujące, ale Bóg czasem daje prawo, które nie wypływa z Jego serca, które nie wypływa z jego pragnienia. Prawo, które tak naprawdę prowadzi do zguby. To prawo zostało nadane nie z Bożego serca i pragnienia, ale z konieczności. Dlaczego to we wtorek będziemy do tego wracać? I ono zostało dane dla ludzi zatwardziałych. I tu jest chyba klucz. Greckie słowo, które określa zatwardziałość, które tutaj jest przetłumaczone, brzmi sklerokardia. Jak powiem wolniej, to może już coś wychwycimy. Sklerokardia. Nie wiem, czy możemy tak to wprost tłumaczyć, ale brzmi to jak skleroza serca. Serce, które zapomniało Boga. Dosłowne tłumaczenie tego, sprawdzałem w słowniku, to jest twarde serce. Nieczułe.
Moi drodzy, serce zatwardziałe to jest serce, które zapomina o Bogu, które pozamieniało już priorytety. Serce, którego nęci i kusi grzech, które jest na to podatne, nawet bardziej niż na Boże myśli. To jest serce skłonne do grzechu i pożądliwości i tylko szuka pretekstu, jak to zrobić. Tak naprawdę serce zatwardziałe to serce, które już duchowo popełnia ten grzech, ale tylko szuka sposobu, jakby fizycznie po niego sięgnąć, a przy okazji zbawienia nie stracić. I takiemu sercu Bóg dał takie prawo. Prawo, które tak naprawdę nie prowadziło ku życiu. Moi drodzy, dał Izraelitom takie prawo, dlatego że ich serca już w tą stronę poszły. Moi drodzy, naprawdę, Bóg może czasem powiedzieć nam: idź. Jeśli się upierasz, to idź. Słuchajcie, musimy znać takiego Boga, który nie będzie latał za nami, żeby nas zatrzymać, bo taki jest Bóg. Jeśli się upierasz o coś, to Bóg może ci to dać. Bóg powie ci: jak się upierasz, to masz. To posłuży ci do zguby, ale jeżeli chcesz, to proszę. Jeżeli chcesz iść tą drogą, jeżeli się upierasz, to idź. Ale to jest droga do śmierci. Przykład syna marnotrawnego, prawda? Znamy go dobrze. Słuchajcie, kto ma odwagę z was powiedzieć, że syn marnotrawny, że wolą ojca było to, żeby syn odszedł? Możemy tak powiedzieć? Ktoś tak myśli, że wolą ojca było to, żeby syn odszedł? No jak to? No chyba tak, nie? No skoro mu dał pieniądze, skoro pozwolił, to chyba chciał, nie? Rozumiemy, że to jest absurd. To nie była wola ojca, żeby on odszedł. A jednak na to zezwolił. Dlaczego? Bo syn miał zatwardziałe serce. Bo tego syna w sercu duchowo już nie było w domu. Bo on już duchem był tam gdzieś, gdzie za chwilę fizycznie był. Więc dlatego ojciec go puścił. I zauważcie, wcale za nim nie biegał. Moi drodzy, przesłanie tego kazania, pomimo że jest, jakby kręci się wokół kwestii rozwodów i małżeństwa, to tak naprawdę przesłaniem tego kazania jest: uważajmy na nasze serce. Uważajmy na nasze serce, żeby przypadkiem nie stwardniało, bo może nam zaprowadzić nas w straszne miejsca. Bo możemy pójść drogą zagłady, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, gdzie już jesteśmy. W jaki sposób? List do Hebrajczyków, później go będziemy otwierać, teraz tylko zacytuję, brzmi tak w pewnym fragmencie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. Przeczytam z innego tłumaczenia, które oddaje to genialnie. Słuchajcie. Dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, nie stawiajcie Mu oporu. Wiecie, że człowiek wierzący może stawiać opór Bożemu Słowu? A właśnie to prowadzi do zatwardziałości. Kiedy Boże Słowo przychodzi do mnie, do ciebie, to możesz go z radością przyjąć i wykonać, ale możesz stawić mu opór. Wielokrotnie tak ludzie wierzący robią, że po prostu stawiają opór Bożemu Słowu. Albo go nie słuchają, albo go od razu odrzucają, albo go słuchają, przyjmują, ale nie wykonują. Na jedno to wychodzi. To jest stawianie oporu. To jest zatwardziałość serca. To prowadzi do zatwardziałości serca. Moi drodzy, pomyślmy, jaki mamy stosunek do Boga i do Jego Słowa. Czy kocham Boże Słowo? Czy Boże Słowo jest dla mnie rozkoszą? Czy Jego przykazanie jest dla mnie słodkie, kochane, rozkoszą? Nawet jeżeli brzmi twardo. Nawet jeśli musi rozprawić się czymś w moim sercu. Dam przykład. Jeśli do kogoś dociera przykazanie, no założmy, nie cudzołóż. Jeżeli ten ktoś jest blisko Boga, jeżeli ten ktoś kocha Boga całym sercem, to dla niego to przykazanie jest oczywistością.
jest radością. To przykazanie daje mu poczucie ochrony, zabezpieczenia. Nie ma żadnego z nim problemu. Ale jeżeli ktoś ma zatwardziałe serce, jeżeli ktoś żyje życiem cielesnym i pożądliwym, to ma z tym słowem problem. To słowo go ogranicza, bo chce sobie włączyć na przykład strony pornograficzne. No a tu takie słowo. No i co teraz? I ma problem. To słowo go ogranicza. To słowo dla niego jest trudne. Nawet jeśli się do niego dostosuje, to i tak to dla niego jest trudne. Moi drodzy, czy słowo jest dla mnie rozkoszą? Czy słowo jest dla mnie taką rozkoszą? Kocham go. Czy też kombinuję, jak go obejść? Czy kombinuję, jak tu go obejść, żeby tylko zbawienia nie stracić? Moi drodzy, im mniej miłości do Boga i Jego słowa, tym nasze serce będzie twardsze. Tym nasze serce będzie twardnieć. A wtedy zaczynamy żyć już nie według ducha, ale według ciała. Szukając każdego pretekstu, szukając każdego przecinka, jakiejkolwiek interpretacji, jakiegoś wyrwanego słowa z kontekstu, by tylko usprawiedliwić swoją drogę. Moi drodzy, wiem, o czym mówię. Zdarzają mi się takie rozmowy. Zdarzają mi się takie rozmowy, że po prostu nie wierzę, w co słyszę. Czasem ludzie przychodzą. Pamiętam pewną rozmowę, pewien człowiek, mężczyzna przyszedł i mi uzasadniał według Bożego Słowa, że ożenić się z dziewczyną niewierzącą jest zgodne z Biblią. Wierzycie w to? Można. Można. Już tak był zatwardziały, już tak miał poukładane w głowie słowo, że próbował to mi udowodnić. Więcej. Próbował udowodnić, że można żyć z tą dziewczyną przed ślubem razem, mieszkać. Też to według niego było zgodne z Bożym Słowem. Co najgorsze, w to naprawdę wierzył. Do tego może dojść zatwardziałe serce. I takim ludziom właśnie, tam, Izraelitom, Bóg dał prawo, które nie było z jego serca. Bóg dał prawo, które prowadziło tak naprawdę do zguby, ale było koniecznością. Dlaczego koniecznością? To we wtorek będę mówił. Ten lud był już tak daleko od Boga. Ten lud był już tak niechętny do słuchania Bożego Słowa, że Bóg po prostu im na to przyzwolił. Ale myślę, że chyba naiwnością i głupotą jest myśleć, że Bóg chciał, żeby tam w Izraelu ludzie brali rozwody. Nie. Jezus mówi, od początku tak nie było. Nigdy tak nie było. To jest wyjątek, to jest sytuacja, którą Bóg dał im ze względu na ich zatwardziałość. Moi drodzy, musimy znać Boga, jakim On naprawdę jest. Wiemy, że Bóg jest z jednej strony Bogiem pełnym miłości. Cudowny, kochający, niesamowity, pełen łaski, miłosierdzia. On takim jest, takiego go znamy, takiego go głosimy, takiego go przeżywamy. Ale zrozummy, że też jest takim Bogiem, który może pozwolić ci odejść. I nie będzie za tobą biegał, jeśli chcesz iść. To wtedy usłyszysz może jakieś słowo i zrozumiesz go tak, jak chcesz zrozumieć. Jeśli chcesz iść środkiem ulicy i zabić się, Bóg pozwoli. Ale potem nie miej do Niego pretensji. Nie mówmy, gdzie był Bóg, kiedy to się wydarzało. Raczej, gdzie myśmy byli, kiedy On mówił. Gdy się powiada, to jest oczywiście mowa o wędrówce ludu izraelskiego po pustyni. Kontynuacja tych myśli. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Którzy byli nieposłuszni Bożemu Słowu. Którzy stawiali opór Bożemu Słowu, Bożym przykazaniom.
Byli niechętni wobec Jego przykazań i ich serce twardniało i twardniało i twardniało. Ciągłe narzekanie, ciągłe szemranie, ciągłe żądania, daj nam tego, daj nam tego. Pamiętacie, jak się upierali, daj nam mięsa? I co, Bóg dał? Dał. To była Boża wola, że Bóg im dał mięso? Czy Bóg chciał dać im mięso? Nie, bo potem zaraz przyszedł sąd. Otwórzmy zresztą to miejsce, 4 Mojżeszowa. Pospólstwo zaś, które znajdowało się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się dosyta. I tam dalej wspominają czosnek, cebulę. Mówią, że opadli z sił, krytykują mannę. Mówią, że manna to nędzny pokarm. Żądają mięsa. Wbrew Bożej woli. Bóg im dał. Moi drodzy, chcę wykazać to, że Bóg może coś dać, kiedy się o to upieramy. Ale to nie posłużyło im jako błogosławieństwo. Bóg czasem pod presją człowieka coś może dać. Ale to nie będzie dla człowieka błogosławieństwem. Bóg może powiedzieć, idź, jeśli się upierasz. Kiedy widzisz, że serce już jest zatwardziałe, że jest pochłonięte pożądliwością, że tylko już wystarczy, zostało Bogu tylko pozwolić, żeby sobie szedł. Więc moi drodzy, uważajmy. Uważajmy na nasze serca. To jest główna myśl tego, co chcę powiedzieć. Uważajmy na nasze serca, bo kiedy są coraz twardsze, to słuchajcie, możemy usłyszeć to, co chcemy usłyszeć. Nie to, co Bóg naprawdę mówi. Bo możemy zrozumieć tak, jak chcemy zrozumieć, a nie tak, jak Bóg naprawdę mówi. Znowu posłużę się przykładem. Apostoł Paweł głosił o łasce. Pamiętacie? Przełomowe głoszenie Pawła o łasce. Jak ludzie to zrozumieli? Ci, którzy chcieli źle zrozumieć. Łaska? No to super. To grzeszmy jeszcze więcej. To mamy przyzwolenie na grzech. Pięknie. Naprawdę to Bóg chciał przekazać? Bóg chciał przekazać, że łaska do pokuty prowadzi. Ale oni zrozumieli tak, jak chcieli zrozumieć. Dlaczego? Bo oni byli odwróceni plecami do Boga, a twarzą do grzechu. Dlatego zrozumieli to, co chcieli zrozumieć. Łaska? Więc grzeszmy do woli. Moi drodzy, niechęć do przykazań, niechęć do Bożego Słowa, opór, by je przyjmować, by je wykonywać, prowadzą do zatwardziałości w każdym aspekcie, nie tylko w kwestii małżeństw i rozwodów, ale w każdym aspekcie. Ale okej, wróćmy na chwilkę do kwestii rozwodów. Otwórzmy bardzo znany fragment Księgę Malachiasza, 2 rozdział, werset 13 do 16. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku waszej ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twoją towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Strzeżcie tego zatem we waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan Bóg Izraela. Kto to uczynił, okrył gwałtem swoją szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem we waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Czy słyszycie, jak ten 16 werset mocno brzmi? To mówi sam Bóg, gdyż nienawidzę jej oddalania. Gdyż nienawidzę rozwodów, to mówi Bóg. Jak to? To Bóg zapomniał, co powiedział do Mojżesza? To Bóg zapomniał, jakie dał prawo? Przecież ci ludzie tak naprawdę robili coś, do czego mieli uprawomocnienie w zakonie. A Bóg przychodzi i przypomina im to, co było od początku.
Bóg przypomina im, jaka jest Jego oryginalna, prawdziwa wola. I mówi, kto tak czyni, ten grzeszy. Plami swoją szatę występkiem. I to jest odwieczny Boży plan, że tych dwoje ma być jednym ciałem. I nie ma przyzwolenia na rozwód. A ta furtka? A ta furtka dana Mojżeszowi, to tak jak powiedziałem, to tylko dla zatwardziałych serc. Ale to nie było z Bożego serca. To nie przynosiło tym ludziom błogosławieństwa. Bóg dał takie prawo, by uregulować chaos w tamtym czasie. Ale to nie prowadziło ich do życia. Przez to nie stali się lepsi, szczęśliwsi. Moi drodzy, czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do tego, że Bóg może dać człowiekowi przyzwolenie na to, żeby poszedł swoją drogą, jeśli się upiera? Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, to kolejny przykład. Bardzo znany, chyba klasyczny przykład, jeśli chodzi o ten temat. W czwartej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, jest sytuacja, kiedy król Moabu, Balak, widzi, co się dzieje. Oto armia, oto lud izraelski idzie, zdobywa kraj za krajem, miasto za miastem i on dobrze widział, że tym jest ręka Boża. Że to nie militaria, to ręka Boża. I zaprosił proroka Bileama, aby przeklinał ten naród. I oto przychodzą posłańcy do proroka Bileama. Książęta moabscy przychodzą. Oczywiście ze skarbem, z workami złota i srebra. I stawiają mu tą propozycję. I pamiętacie, co on zrobił? Zrobił coś najlepszego, co mógł zrobić. Chociaż przypuszczam, że już wtedy nie mógł oderwać wzroku od tych worków. Ale poszedł zapytać Pana. I Pan powiedział mu, nie idź. I on to słowo przyjął. I wykonał. I odesłał tych posłańców. I oni odjechali z niczym. Ale przyjechali po raz drugi. Przyjechali może bardziej znakomici książęta. Przyjechali może z większymi prezentami. I wtedy serce Bileama już przylgnęło na dobre. I zaczął kombinować, co tu zrobić. Co tu zrobić, żeby to było moje, a żeby też nie zgrzeszyć, a żeby Bóg mnie nie odrzucił. Co tu zrobić? I znał Bożą wolę i poszedł pytać Boga jeszcze raz. Ale Bóg widział już, co było w jego sercu. Bóg widział już zatwardziałość jego serca i Bóg już widział, że on duchowo już poszedł. Więc powiedział mu, idź. Moi drodzy, powiedzcie mi, to była Boża wola? Czy to była Boża wola dla proroka, żeby on szedł? To otwórzmy to miejsce, abyśmy się przekonali. Ja wiem, że wiecie, ale otwórzmy to miejsce, żeby przeczytać. 4 Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 32. I rzekł do niego anioł pański, czyli do Bileama. To jest sytuacja, kiedy on idzie, oślica stawia parokrotnie opór. Wtedy oślica już przemówiła do niego ludzkim głosem. I to jest ta sytuacja, kiedy anioł pański do niego przemawia. I rzekł do niego anioł pański, dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. A przedtem mu powiedział, idź. Rozumiemy to? Powiedział, idź. Dla zatwardziałości jego serca. Ale to była droga zgubna i wbrew Bożej woli. I powiem, moi drodzy, tak samo kwestia rozwodu. Z jakiegokolwiek powodu czy przyczyny jest zgubną i wbrew Bożej woli. Ktoś może stawiać sobie pytanie, to jak to rozpoznać? To jak to rozpoznać, jeżeli mamy słowo, które prowadzi ku życiu, które jest cudownym Bożym Słowem i gdzieś tam są jakieś słowa, które prowadzą ku śmierci. Jak to rozpoznać? Jak nie wpakować się w problemy? Posłużę się jeszcze kolejnym obrazem, który da nam na to odpowiedź. Jest to historia opisana w 1 Samuelowej w 8 rozdziale. Za chwilkę tam pewien fragment otworzymy. Ale to jest moment opisujący, jak Izraelici żądają króla.
Oto Samuel był cudownym, niesamowitym przywódcą. Przywódcą, który był z nimi przez wiele, wiele lat. Ale czas biegnie. On się zestarzał. I przywódcy Izraela, ludzie w Izraelu zaczęli logicznie myśleć, co dalej? Za chwilkę go zabraknie. To co dalej? I wymyślili coś, do czego mieli prawo. Zażądali króla. Słuchajcie, oni mieli do tego prawo. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Bóg w tym miejscu określa warunki, na jakich ma być powołany król, jeśli by kiedyś Izrael sobie go zażyczył. Zobaczcie, oni tego nie wymyślili skądś. Oni to mieli z Księgi Mojżeszowej. I zażądali króla. Pamiętacie, jaka była reakcja Samuela? Absolutnie nie chciał. Był przerażony tym pomysłem. Nie chciał się zgodzić w żaden sposób. To kto miał rację? Przecież oni działali według Bożego Słowa. A Samuel powiedział nie. I całą noc płakał przed Panem. I kto tu miał rację? Moi drodzy, wiemy kto, bo znamy Biblię. Otwórzmy to miejsce, 8 rozdział, 1 Samuelowej. A Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują także i z tobą. Zobaczcie, Bóg mówi prosto. Wzgardzili mną, wzgardzili tobą. Robią straszny błąd. Skąd więc Samuel wiedział, że oni robią błąd? Skąd Samuel potrafił to rozpoznać? Moi drodzy, odpowiedź jest bardzo prosta, bo on znał Boga. Bo on znał Boga, Bóg był jego przyjacielem. Bóg był dla niego najcenniejszy. On od dziecka słuchał głosu Bożego. Pamiętacie go jako dziecko, kiedy został przyprowadzony? Bóg do niego zaczął mówić. On od dziecka zaczął się uczyć, słuchać Bożego głosu. Moi drodzy, to jest odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli znasz Boży głos, jeżeli znasz Boże serce, jeżeli jesteś blisko Niego, nie bój się. Nigdy nie usłyszysz złego słowa, które cię może sprowadzić na manowce. Zawsze rozpoznasz, które słowo jest z Bożego ducha, z Bożego serca. Oto widzicie, Samuel doskonale znał Boga i wiedział natychmiast, że to jest dla nich złe. I było to dla nich złe? Kto zna troszkę Biblię, historię Izraela, możemy od razu odpowiedzieć. Patrząc na historię Izraela, większość, ogromna większość królów była odstępcza, była tragiczna. Ileż naród przecierpiał przez nich. 10 pokoleń znikło z powierzchni ziemi w ogóle. 2 pozostałe zostały skierowane do niewoli babilońskiej. Tyle mieli z tego, że chcieli mieć króla. Tak naprawdę wolą Boga było to, żeby mieli króla. Tylko poczekać trzeba było na niego troszkę. Tym królem miał być Jezus. A więc widzicie, to po raz kolejny udowadnia nam, że Bóg też zgodził się na to, dlatego, że oni mieli już zatwardzone serca. Ale Samuel to rozpoznał od razu. Moi drodzy, i ostatnia kwestia. Jezus w 19 i 5 rozdziale Mateusza zakazuje rozwodów z wyjątkiem cudzołóstwa, czyli niewierności małżeńskiej. Czyli innym słowem, Jezus jakby pozwala na rozwód w sytuacji, kiedy w małżeństwie nastąpiła zdrada. Prawda? Jest tak napisane. I teraz mam do was pytanie. Czy ten wyjątek jest tym wspaniałym, cudownym Bożym Słowem, które darzy życiem? Czy też odwrotnie? Czy jest furtką dla zatwardziałych serc? Cicho jakoś się zrobiło. Moi drodzy, ja nie dam dzisiaj w pełnej i wprost odpowiedzi na to pytanie.
Chcę, żebyście sami pomyśleli. Chcę, abyśmy sami pomyśleli, aby to nas trawiło. Czy to jest naprawdę, czy ten wyjątek cudzołóstwa jest z Bożego serca, czy jest furtką dla ludzi cielesnych, chcących kierować się pożądliwością? Ktoś powie, no ale jak można w ogóle pytać o to? Przecież to sam Jezus powiedział. Przecież sam Jezus daje taki wyjątek, że jeśli mnie mąż czy żona zdradza, to mogę się rozwieść. To mogę wziąć sobie następnego czy następną. Naprawdę? Czy naprawdę Jezus to powiedział? Wiecie, ktoś może zrozumieć, że w sytuacji zdrady małżeńskiej to druga strona jest wolna. To jest przepustka do wolności. Czy na pewno? Wiecie, dam cztery myśli, które pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie. Jak powiedziałem, nie stawiam kropki nad i, ale cztery myśli, które pomogą nam na to odpowiedzieć. Po pierwsze, wracam do tego, co już kilka razy zabrzmiało. Bóg mówi, od początku tak nie było. Na początku nie było żadnego wyjątku. To skąd by się wziął w tej chwili? Druga myśl, kwestia przebaczenia. Moi drodzy, Jezus i cała Biblia tchnie nakazem przebaczenia. Nawet jeśli ten ktoś nas w ogóle o to nie prosi. Omawialiśmy już te tematy. Mamy przebaczać nawet swoim wrogom. To co? Zdrady nie? Trzecia myśl. Kiedy jest mowa o miłości w małżeństwie, apostoł Paweł używa tam słowa miłość jako agapę. Znamy to. To jest ta sama miłość, którą Bóg umiłował nas. To jest ta sama miłość agapę bezwarunkowa. On mnie i ciebie umiłował, kiedy byliśmy zbuntowani, kiedy byliśmy w grzechu, kiedy go odrzucaliśmy, kiedy go zdradzaliśmy, kiedy nie chcieliśmy mieć nic wspólnego z nim. On nas umiłował i życie swoje za nas oddał. To jest miłość agapę. Tą samą miłość mamy miłować siebie nawzajem w małżeństwach. Przypomnę, że miłość agapę, w ogóle miłość to jest decyzja, to nie uczucie. Wiecie o tym chyba, tak? Uczucia to jest chemia. I to nie jest slogan, to są związki chemiczne. A miłość jest decyzją. A miłość agapy to jest decyzja, że będę cię kochał bez żadnych warunków. Miłość agapy to jest decyzja, że będę cię kochał nawet wtedy, jeśli mnie zranisz. Jeśli mnie zdradzisz. Jeśli mnie odrzucisz. Tak cię będę kochał. To jest miłość agapy. I ostatnia myśl, czwarta, to jest kwestia przysięgi małżeńskiej. Co mówimy przed Bogiem? Co Bóg słyszy? Co Bóg odbiera, kiedy mówimy, dopóki nas śmierć nie rozłączy? Będę z tobą w szczęściu i w nieszczęściu. W zdrowiu i w chorobie. W czasie dobrym i w czasie złym. W czasie kryzysu małżeńskiego to jest czas zły, prawda? Kochani, we wtorek będę to kontynuował. Będziemy też słuchać świadectwa. Takie dłuższe troszkę świadectwo, niesamowite, mocne świadectwo, które mówi o tym, że można przejść. Że to wcale nie jest przepustka do wolności. Że można przez to przejść. Jeśli znacie kogoś, kto boryka się z tym, możecie go zaprosić, bo świadectwo jest naprawdę mocne. Słowo tylko jeszcze. A co z tymi, którzy są po rozwodzie? I tu znowu odwołam się w jednym zdaniu tylko do sytuacji syna marnotrawnego. Pamiętacie, odszedł wbrew woli ojca, chociaż miał na to pozwolenie, ale była dla niego łaska. Ale była dla niego łaska. Więc zawsze jest łaska, zawsze jest przebaczenie. Czy to dotyczy zdrady małżeńskiej, czy to dotyczy czegokolwiek innego, czy to dotyczy kwestii rozwodu, zawsze jest łaska. Moi drodzy, katastrofą dzisiejszych czasów, mówię tutaj o tym, co się dzieje w świecie, jest mentalność, którą wyrażę słowami jednej z piosenek. Zmienię cię na lepszy model.
To jest katastrofa dzisiejszych czasów, że świat tak zaczyna funkcjonować. Nie ma problemu zmienić. Nie ma problemu wziąć sobie kogoś następnego. Ale moi drodzy, to przenika do Kościoła. Ta mentalność powoli wsąca się do Kościoła. Wiecie, kiedyś wśród ludzi wierzących słowo rozwód nie istniało w słowniku. Nie było. Wiecie, co mam na myśli? To była opcja, do której nikt nigdy by się nawet nie zbliżył. I tak powinno być. To powinno nie istnieć w naszym słowniku. Dlaczego dochodzi do rozwodów? Wiecie, to jest cały ciąg wydarzeń. To jest cały ciąg głupich błędów, które małżonkowie popełniają. Nie rozumiejąc, czym jest miłość, czym małżeństwo, ale żeby to wyjaśniać, to całe seminarium by trzeba było mieć. Ale wiecie, podstawowy problem, dlaczego do tego dochodzi, to jest to, że ludzie odpuszczają walkę. Że ludzie odpuszczają sobie walkę o swoje małżeństwo. Że wygodniej jest odpuścić. Mamy tak potężny oręż. Mamy tak potężny oręż modlitwy, postu. Mamy Boga Wszechmogącego. A wielu ludzi odpuszcza. Moi drodzy, drogi przyjacielu, siostro, bracie, czy może ktoś, kto słucha przez internet, to dotyczy nie tylko kwestii rozwodów, to dotyczy w ogóle kwestii problemów. Gdzie przecież są małżeństwa, które nigdy w życiu by nie dopuścili myśli o rozwodzie, ale żyją życiem nieszczęśliwym. Pytam w autorytecie Bożym, to dlaczego odpuściliśmy walkę? Jest wiele sytuacji rodzinnych, bardzo złych, ciężkich, trudnych. Bóg dziś pyta, dlaczego odpuściłeś walkę? Dlaczego się pogodzisz z tym? Gdzie jest czas postu i modlitwy? To dotyczy, jak powiedziałem, wszystkiego. I zdrowia, i naszych niezbawionych członków rodzin. Ale skoro mówimy o rozwodach, to wracam do małżeństwa. Moi drodzy, dlaczego ludzie odpuszczają walkę? Dlaczego godzą się, by sprawy się komplikowały i pogarszały? Bo tak jest prościej. Bo tak jest łatwiej. Bo łatwiej jest posiedzieć sobie przed tym przysłowiowym telewizorem, czy Facebookiem, czy czym tam, niż kilka dni pościć, czy kilkanaście i walczyć o swoje życie. Bo łatwiej jest użalać się przed przyjaciółką czy przyjacielem. Bo może łatwiej jest słuchać głupich porad tych, którzy już są po rozwodzie. Może łatwiej udawać ofiarę i oczekiwać współczucia innych. To jest łatwiejsze. Ale do niczego nie prowadzi. Albo odwrotnie, prowadzi do śmierci. A więc, moi drodzy, Boża droga jest taka. To jest ostatni werset, który dziś zacytuję. Boża droga jest taka. To są treny Jeremiasza, werset 3, rozdział 2, werset 18-19. Wołaj głośno do Pana i jęcz, córko syjońska. Wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy. Nie pozwalaj sobie na wytchnienie. Niech nie odpoczywa twoja źrenica. Wstań, narzekaj. Inne tłumaczenie mówi wstań, krzycz w nocy, na początku straży nocnych. Wylewaj jak wodę swoje serce przed obliczem Pana. Podnieś ku niemu swoje dłonie. Za życie twoich dziatek, które mdlewają z głodu na rogu każdej ulicy. A ja powiem, za każdy twój problem. Tam, gdzie odpuściłeś. Tam, gdzie odpuściliśmy. Czy to małżeństwo, czy to rodzina, czy bliscy. To jest Boża droga. Może nie jest łatwa, ale skuteczna. Ale skuteczna, kochani. Ona przyniesie nam życie. Ona przyniesie nam rozwiązanie. Ona przyniesie nam szczęście. Moi drodzy, więc chciałbym, abyśmy podjęli walkę. Nie poddawali się. Czy to jest kwestia małżeństwa, które wisi na włosku? Czy to jest kwestia twojej rodziny,
czy dzieci rodziców niezbawionych, czy zdrowia, czy czegokolwiek, nie idźmy na łatwiznę. Mamy oręż. Mamy Boga, który jest wszechmogący. To jest jedna myśl. A druga to jest ta, co cały czas chciałem wam przekazać. Pilnujmy swoich serc. Pilnujmy swoich serc, aby nie stawiać oporu Bożemu Słowu. Bo możemy nagle dojść do miejsca, gdzie dziś sobie nie wyobrażasz, żebyś tam kiedykolwiek mógł być. Ale zatwardziałe serce do tego może nas doprowadzić. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.